Ty się słuchasz leśną ciszą, dużo głosów możesz usłyszeć. Zimą to srogi czas, więc człowieku, ratuj nas! Wszystko Tobie przedstawimy i do działań zachęcimy. Możliwości dobycia pokarmu. Na pomoc wchodzi im człowiek. Dokarmianie powinno być jednak prowadzone w sposób zrównoważony i bezpieczny dla zdrowia okolicznej przyrody. W przypadku dokarmiania zwierzyny leśnej działanie to ma na celu zatrzymanie ich w lesie, gdyż poszukujące jedzenie zwierzęta znacznie rzadziej podchodzą w okolice dróg, zmniejszając w ten sposób ryzyko kolizji z pojazdami. Posłuchajcie, czego potrzebują zwierzęta. Dowiedzcie się, na czym polega umiejętne dokarmianie zwierząt zimą. Dokarmianie zwierząt powinno się prowadzić w czasie warunków tak ekstremalnych, które mogą zagrażać ich życiu. W przeciwnym razie nasza stała pomoc może spowodować, że ich naturalne instynkty związane z sposobami poszukiwania pożywienia zostaną wygaszone, co spowoduje, iż zapomną, jak walczyć o przetrwanie. Nie ma potrzeby dokarmiania ptaków w okresie łagodnych zim, gdyż w tym czasie jesteśmy zdolni do samodzielnego znalezienia pożywienia. Z kolei karma wygaszona zwierzyny leśnej powinna być jedynie uzupełnieniem codziennej diety, a nie jej podstawą. Dokarmianie należy rozpocząć wraz z nadejściem ujemnej temperatury i opadu śniegu, a zakończyć wczesną wiosną. My, zwierzęta leśne, prosimy dzieci, by skonsultowały się z leśniczymi lub przedstawicielami koła łowieckiego w kwestii podania właściwego pokarmu i ściśle wyznaczonych do tego miejsc. Prosimy, nie podawajcie nam ptakom chleba. Zawartość soli oraz licznych ulepszaczy soli, że szkodzi nam taki pokarm. Słone odpadki z ludzkich stołów, chleb, skreślała karma powoduje chroniczną wygórkę i chorobę zwaną kwasicą. Zapewnijcie nam pokarm jak najbardziej zbliżony do naturalnego pożywienia. Ziarna słonecznika i dyni, duszone owoce, płatki owsiane, prosto orzech i kasze. Sikory, kosy czy dzwońce nie pogardzą też solową słoniną. Istotne, aby była niesolona. Ludzie mogą podawać nam również gotowane warzywa, takie jak marchew, buraki, ziemniaki, kapusta, również niesolone. Dokarmiając kaczki lub inne ptaki swobodne, pamiętajcie dzieci, aby nie wrzucać pokarmu do wody. Jest to niezwykle popularny zwyczaj, więc w ten sposób znaczna część pokarmu ląduje na dnie zbiornika. Pokarm powinien być pozostawiony w miejscu spokojnym i czystym, na przykład na trawniku, w parku lub nad brzegiem rzeki. Miło będzie, potrzebujemy dostępu do wody. Woda konieczna jest do zdobywania pokarmu i do odpowiedniej pielęgnacji uderzenia. Brak pielęgnacji piór powoduje wynikanie wody w pobliżu skóry, narastanie na piórach warstwy lodu i wychodzenie organizmu. Aby zaradzić tej sytuacji, ludzie mogą wyciąć w lodzie duży przeręben, mniej sośny nurcie. Dzięki temu szybko nie zamarznie. Przy przerębu warto wyłożyć odpowiedni w łabędzi pokarm. Taką akcję mogą przeprowadzić strażacy posiadający odpowiedni sprzęt. I co najważniejsze, mogą to zrobić w sposób bezpieczny dla wykonawcy, tak aby chęć pomocy ptakom nie zakończyła się kąpielą pod lodem. Problemem jest też przymarzanie nocujących na brzegu ptaków. Zapobiegać temu można, wysypując noclegowisko
łabędzi, wyrównanymi strąbkami, trocinami lub słomą. Zabezpiecza to osłabione ptaki. Zdrowe, dobrze odżywione ptaki mogą bez pożywienia przetrwać nawet kilkanaście dni. Siedzą wówczas nieruchomo i oszczędzają energię zgromadzoną ze wcześniej, pochodzącą ze wcześniej zgromadzonej warstwy tłuszczu. Posadzimy w swoim ogrodzie krzewy, które mogą być nie tylko ożywione, lecz także naszą stołówką zimy, na przykład jarzębinę, dziką różę, beszczany, kalinę i guzy. Decydując się na postawienie karnika dla ptaków, pamiętaj o rzeczy pracy, wykonany z naturalnych materiałów, najlepiej z drewna i pomalowany naturalnymi olejkami. Karnik powinien być ustawiony w miejscu dobrze widocznym, umożliwiającym swobodne wzbicie się do lotu ptakom, a jednocześnie z daleka od drogi, legowisk psów i kotów. Dokarmianie dzieci w ogrodzie i karach jest uzasadnione tylko i wyłącznie podczas silnych nowych. Dokarmianie lecie, a szczególnie na jesieni, jest podwójnie szkodliwe, gdyż skłania do pozostania nie tylko miejscowe ptaki, ale także migranty. Wszystkim widzom za uwagę dziękujemy za Waszą pomoc. Bardzo liczymy. Wiosną i latem za wszelką troskę się odwdzięczymy. Zaśpiewamy i swoim dudonem przyrodę upiększymy, aby każde serce się cieszyło i dobrze Wam się żyło.